Moja pani zgłodniała. Pani Agama Brodata, nasza buńka. Także dzisiaj będzie filmik, co je moja Agama. Już się nie może doczekać, widzę. Chociaż ostatnio ma humory na jedzenie. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie jej jedzonko. Idę naszykować. Zostało mi jeszcze trochę drewnojadów. To jej przyłożymy też troszeczkę drewnojadów. O. Zobaczymy, czy będzie chciała jeść drewnojady. Ostatnio często dostawała karaczany, głównie dieta to karaczany, i kupiłem łączniki. I to łączniki coś jej chyba nie smakują, nie chciała ich jeść. Natomiast drewnojady chciała. Dobra, damy jej raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych. I teraz naszykujemy sobie, to odłożymy na bok. Wapno też na razie na bok, dzisiaj wapno dostaną. I mamy karaczany. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O. Tak wyglądają moje karaczany. O. No i wyjmiemy parę sztuk. No chodź tutaj jakiś. No chodź, 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 chodź. No już. O. Pyk. Już uciekły? Weźmy stąd tutaj. Samce sobie zostawiam, żeby mi się rozmnażały. Cykluje same samice wyjada. Dobra. Ten taki ładny jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy zje dzisiaj wszystkie? Zobaczymy. O. Widzicie, ile tego tutaj jest? Małych, ile mi się wykluło teraz. Schodź mi z ręki. Zaraz wyskoczysz. Dobra. Na razie damy jej tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć karaczanów. Sześć karaczanów i pięć drewnojadów. Zobaczymy, czy to zje. Tu już też niedługo muszę zrobić porządek. Widzę, już się uzbierało tego brudu na spodzie trochę sporo. Także też któryś dzień będę musiał zrobić porządek. Najgorzej właśnie przy wyciąganiu są te drobinki, które nam rosną. Jak robię porządki, to trzeba na nie bardzo uważać. O, i pudełko jest odkładane. No. I używamy wapna. Oczywiście bez witaminy D3. I mamy też dodatkowo witaminy. Witaminy wcześniej używałem te, ale mi się skończyły i teraz używam tych. I robię tak, że naprzemiennie, bo on je mi raz na 3 dni, nie chcę mi jeść częściej, raz na 3 dni je wystarczająco. I robię naprzemiennie, jednego dnia robię wapno, drugiego dnia robię, następnym razem robię witaminę. O. I taka porcyjka powinna jej wystarczyć. Czy będzie chciała jeść? Nie wiem, zobaczymy, idziemy. Oczywiście, jak to w większości agam dorosłych, nawet jakbym położył to tutaj, tą miseczkę, to ona i tak nieprędko przyjdzie sobie sama. Najlepiej pani podać pod sam nos. Wtedy bardzo chętnie by jadła, ale dzisiaj, że byście nie mogli zobaczyć tego, to ja tą miskę tak jakoś może wezmę, o, jakoś tak, i ją wam zdejmę, tą agamkę moją. Tylko jak się zabrać? Tak, może położymy. Może teraz, o, już się wkurzyła, bo ją wziąłem na ręce. Tu jeszcze jeden jakiś żywy. O. No i zobaczymy, czy będzie chciała jeść, czy jednak nie. Jak jest młoda agama, to atakuje to jedzenie. Jak jest już im starsza, to coraz rzadziej. No. No i widzicie, tak jest właśnie z jedzeniem agamy.
Muszę to terrarium znowuż troszkę przerobić, bo mi odrapała bardzo pazurami, bo skacze. Muszę też któryś dzień zająć się tym terrarium. Spojrzenia robi. Ale czy zje coś? Oczywiście jak odejdę, to wtedy zje. Z kamerą mam odszedł. No, co dzisiaj nie chcesz jeść? Coś dzisiaj nie ma apetytu chyba. No bunia. Zobacz jakie ładne. Może z ręki, prędzej. Zobacz, z ręki zjesz? Też nie, widzicie. Nie ma ochoty dzisiaj na pokazanie. No dobra, zostawimy, zobaczymy, może uda się ją upolować. Żeby nie wyszły, to musimy tak zrobić. Kiedyś miałem miskę przezroczystą Agama. No i jak to Agama? No próbowała tędy zjeść, nie od góry, tylko próbowała tutaj. Pukała i wyjadała. No nie masz tam nic. Na tą miseczkę kładziemy jej owoce z reguły. Jakieś jabłko, nie jabłko, w ten sposób, żeby sobie jadła. Nie. Nie ma ochoty na jedzenie. No widzicie, i tak jest właśnie z karmieniem zwierzątek. Trzykrotka jest. Fakt, że poniszczyła, bo podrapała. Chodzi sobie po tym kwiatku, ale też wyjada. Także sama sobie je. Muszę dolać wody. No, Guniuś. Guniuś. Robaczki. Może z tej strony. Zjesz coś? Jakiegoś jennego? Nic? Drewno jada może chociaż. No. Nie, coś nie ma ochoty. Oho. Nie. Nie ma ochoty na jedzenie. Zobaczymy teraz. Jak zechcę, jak będzie chciała, to sama sobie zje. Mówię, to nie są zwierzęta typu takie, że jak zjedzenie, to rzucają się na nie. One czekają sobie spokojnie, aż jedzenie samo do nich podejdzie i wtedy dopiero jedzą. No, odsuniemy się, zobaczymy. Chyba raczej nie. Chyba zaraz wejdzie na górę. A tu mamy drugie terrarium. Tutaj była Kiki, ale niestety Kiki nam zdechła po... Ta ma już 3 lata, Agama. A ta miała, no teraz jakoś tam 2 miesiące czy 3 miesiące temu nam zdechła. Nie wiem co było przyczyną, nagle... O, już co uciec, o. Widzicie? O, już ucieka i... O, i tyle po jedzeniu. A czemu Kiki zdechła? No nie wiemy, no. Wszystko dobrze było, żadnych objawów, nic. I nagle jednego dnia, drugiego dnia wstajemy i... I sztywna. Niedługo będzie jakiś mały pewnie. Kupimy sobie jeszcze, bo mieliśmy nie kupować, ale jednak kupimy. Temperatury, tak jak widzieliście na no pierwszym moim filmie, co o Agamie nagrywałem, no to mamy na wyspie ciepło, mamy 33,5 stopnia. Dochodzi w ciągu dnia tak do 35, także wystarczające jest światło. W cieniu ma 26,3, w najchłodniejszym miejscu, 26,3 stopnie. Wilgotność ma 29 w tej chwili. Zwiększamy psikając to wodą, czy w miseczkę wodę wlewam i też ta wilgotność wtedy się zawsze zwiększa. Tak to wygląda na chwilę obecną. Także niestety miałem wam pokazać jak je, ale nie chcę jeść. Może innym razem. Nie bunia? Innym razem bunia pokaże jak je. Tak, no i trzeba będzie na pół dnia leżeć. Także niestety, przygotowane jedzenie, a bunia stwierdziła, że teraz nie chce jeść, zje może później. I tyle, tak to wygląda karmienie Agamy. Ale nauczyła się, że w misce ma z reguły zawsze jedzenie, także jak bardzo chce, to schodzi i sobie je samemu. Także jak nie je 2 dni, 3 dni, staramy się je ręcznie podać. Nie chce jeść, spokojnie czekamy 4, czasem 5 dni,
siada wtedy i spokojnie je. Także to nie ma tak reguły, że ona musi jeść codziennie. Nie musi jeść codziennie, nawet nie powinna jeść codziennie. Co 3 dni powinna zjeść. Nie zje, to jednego dnia poczekać, przetrzymać, dostanie jakieś jabłko, dostanie jakieś 3 krotki, bazylię, miętę, coś w tym stylu. I zawsze coś tam jest, no i oczywiście wodę ma, tak? Tu wodokora w tej chwili nie ma, woda wyparowała, już trzeba dolać wody. I tyle, tak to wygląda. Wodę wlewam tutaj, szybko odporowuję, dlatego widać kamień. Wlewam tutaj, dlatego że roślina przy okazji pije. O. I wtedy roślina ma też wodę, tu jest też woda. Z reguły agamy są takie, że one nie są chętne do picia wody. Te, ma miseczkę, idzie pić. One wodę czerpią z pokarmu. Także wody naprawdę bardzo mało piją. Przynajmniej moja. Ale zdarza się, że gdzieś tam dziobał moczy. No także widzicie. Dobra. Trzymajcie się i pozdrawiam.